Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariusz z tej strony, odmładzanie na surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczysz, że nadaję na żywo. Jak tylko się pokażecie, to zaczniemy nasz live'ik niedzielny na temat zdrowia psychicznego, na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy, co myśmy się nauczyli, jak myśmy zrozumieli, jak można poukładać sobie świat, żeby być bardziej szczęśliwym, żeby cieszyć się z życia, żeby czuć, że robimy coś ważnego w życiu i być kimś, kim chcemy być. Także dzisiaj niedziela i mam nadzieję, że te live'iki też Was zaciekawią. Bardzo nam się podobało w zeszłym tygodniu Wasza reakcja na tamten live'ik, w którym żeśmy mówili o tym, w jaki sposób odnaleźć swój dar w życiu, jaki mamy. Dziękuję za serducha, dziękuję za paluchy, szybko reagujecie, pojawiacie się bardzo szybko. Zanim się zbierzemy tutaj, tak szybciutko tylko pragnę takich parę spraw organizacyjnych, żeby tutaj mieć to jakby za sobą. Po pierwsze wybacz, jeśli do Ciebie nie odpisaliśmy jeszcze, od mniej więcej 2 miesięcy nie wyrabiamy się już z pytaniami, nie wyrabiamy się z tym, co do nas piszecie. Każde indywidualne pytanie zajmuje czas. Mamy bardzo duże zaległości, jeśli chodzi o nasze e-maile, bardzo duże zaległości, jeśli chodzi o odpowiedzi na Facebooku. Nawet zaczęliście pisać, słuchajcie Mariusz, to co wy już nie odpowiadacie na prywatne wiadomości, odpowiadamy, ale jesteśmy w stanie tylko odpowiedzieć na ileś w ciągu dnia. Ja mniej więcej ostatnio patrzyłem, że przychodzi około 150 pytań dziennie do nas, między 100 a 150. Jest nas tylko 2, dlatego jest to bardzo trudne. Także wybacz, że nie napisaliśmy jeszcze do Ciebie. Pracujemy na tym, żeby jakoś to usprawnić i poprawić tą komunikację. Dlatego też tak dużo kręcę, bo dużo jest pytań. Chcę wybierać te najczęściej powtarzające się pytania, żeby na nie odpowiadać. Takżeśmy rozmawiali jakieś 2-3 tygodnie temu, jaki sposób był najlepszy tak naprawdę komunikacji z Wami, bo inaczej to siądę po prostu przed komputerem całymi dniami, będę siedział i odpowiadał na Wasze pytania, ale chyba nie na tym Wam zależy. Jest nas kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset osób pojawia się na wszystkich live'ach, także mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy docierają i naprawdę wybacz, jeśli nie odpisaliśmy jeszcze do Ciebie. Szukaj wiadomości, informacji na YouTubie, na Facebooku, w naszej książce, na odpowiedzi na swoje pytania. Druga rzecz, dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy dzięki Tobie oglądają te nasze live'y i te wszystkie nasze filmiki, ponieważ dzielicie się tymi informacjami coraz więcej, kilkaset podzieleń, share'ów tak zwanych na różnych ściankach, na Waszych profilach. Naprawdę to jest niesamowite. Dzięki Wam będziemy mogli zmieniać świat. Taki jest nasz cel, taki jest nasza po prostu zmiana. Taką zmianę chcemy przynieść. Chcemy, żeby ta zmiana nie była tylko związana z odżywianiem na surowo, chociaż jest to bardzo ważny element naszego projektu, ale zmiana również ze sposobem myślenia, spostrzegania świata, ustawienia sobie życia w sposób chociażby taki, jak myśmy sobie ustawili. Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, nie ukrywamy wielu rzeczy, pokazujemy wiele rzeczy po prostu z naszego życia. Oczywiście wszystkiego się nie da, nie jesteśmy w stanie podzielić się wszystkim i pewnie też nie chcielibyście, żeby wszystko było pokazane w projekcie, ale pokazujemy Wam najwięcej, jak się da i chcemy zainspirować jak najwięcej ludzi. Dzięki Tobie możemy inspirować jeszcze więcej, także dziel się wszystkim, co oglądasz, co ma dla Ciebie sens, co dla Ciebie zmienia życie. Podziel się z innymi, może też komuś zmienić życie. Następna, trzecia rzecz. To, co było w ostatnim tygodniu, w ostatnią niedzielę, czyli to poszukiwanie daru. Bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby zwrócić naszą uwagę, że niestety nasz system szkolnictwa odbiera nam możliwości dzielenia się naszymi darami. Mam takie wrażenie, studiując przez ostatnie kilka lat to, jak wygląda świat, wychodząc jakby budząc się, niektórzy mówią obudzeni ludzie, tak? Wychodząc jakby z tego świata usystematyzowanego w taki sposób, jak zostało ustawione nasze życie, wychodząc z tego jakby zdałem sobie sprawę, że szkoła jakby ustawia nas wszystkich, żebyśmy byli równi. A mam takie wrażenie i doszliśmy do takich wniosków, że każdy z nas rodzi się z jakimś darem, że przychodzimy tutaj na świat, żeby mieć jakiś dar. Jeden może mieć dar śpiewu, inny może mieć dar przemawiania, inny może mieć dar, nie wiem, tworzenia rzeczy w drewnie, ktoś inny może być, nie wiem, cudownym nauczycielem, czy lekarzem, czy po prostu wykonywać zawody, ale nie wszyscy powinniśmy być równi, dlatego
Dlatego mamy nadzieję, że powstają takie szkoły na świecie. Jeden z naszych znajomych tutaj w Hiszpanii, znaczy on mieszka, urodził się w Anglii, ale przeprowadził się do Hiszpanii jakiś czas temu. On zapisał swojego syna do takiej szkoły, w której dzieci uczą się tego, co im najbardziej sprawia przyjemność. Nie wiem, jak to bardziej przekazać, ale chodzi o to, że te dzieci chodzą, uczą się niby tych wszystkich rzeczy takich podstawowych, ale przy okazji nauczyciele zwracają uwagę, co te dzieci najbardziej lubią robić i w takim kierunku te dzieci rozwijają. Te dzieci tam gdzieś w wieku, nie wiem, 9-10 lat już podejmują jakieś decyzje wstępne w sprawie tego, jak ma wyglądać ich przyszłe życie, jak ma wyglądać ich zawód, jak ma wyglądać ich to, co będą wykonywać. Chodzi o to, żeby wyłuskać, żeby wynieść jakby na pedestał to, co dany człowiek pragnie robić, czyli poszukiwanie darów. I tak jak Picasso właśnie powiedział, celem naszego życia powinno być znalezienie naszego daru, po co żeśmy tutaj przyszli, a później powinniśmy znaleźć sposób, żeby podzielić się tym darem z innymi, żeby zmieniać ludzkie życia. I to było przesłanie moje poprzednie. I dzisiaj, skoro Wam się spodobało, dzisiaj mam dla Ciebie następną rzecz. Mam nadzieję, że też tak fajnie weźmiecie w tym udział, bo to od Was zależy tak naprawdę, od Ciebie zależy. Jeśli będziesz brać w tym udział, czyli odpisywać na nasze pytania, na moje pytania tutaj pod spodem, to najwięcej z tego wyciągniesz. Albo pisz to na kartce gdzieś tam z boku, albo po prostu tutaj w czacie. Fajnie jest widzieć to, jak piszecie, jak sygnalizujecie dla mnie i te wszystkie komentarze naprawdę są cudowne. Dzisiaj podzielę się z Wami informacjami, bo jeśli masz problem ze znalezieniem daru w tym momencie, no to jest trudne, tak? To zajmijmy się teraz tym, żeby znaleźć radość w tym, co wykonujesz. Czyli dzisiaj porozmawiamy na ten temat, jak znaleźć radość w tym, w czym zostałeś wykształcony, jak znaleźć radość w tym zawodzie, czy jak znaleźć radość w tym, co robisz na dzień dzisiejszy, jak się cieszyć z tego i mieć radość. Chcielibyście coś takiego? Chcielibyście, żeby odnaleźć radość i nadzieję w tym, że to, co robisz, ma sens? Napiszcie mi, czy chcecie, czy nie, czy chcesz w tym uczestniczyć. Chcę zobaczyć, czy już jesteście gotowi, żeby w tym uczestniczyć. Czyli napiszcie. Dzisiaj się zajmiemy tym, jak znaleźć radość w tym, co wykonujesz, w tym, co się nauczyłeś robić i tak dalej. Pokazuję paluchy, pokazujecie mi jakieś buźki z serduchami. Mam nadzieję, że to jest wszystko w porządku, że chcecie. Zatem jedziemy dalej, tak? Będziemy mieli pięć pytań dzisiaj znowu. Pięć pytań, które mam nadzieję rozjaśnią ten temat dla ciebie. Pierwsze pytanie, świetnie, dziękuję. Marzanna jako pierwsza napisała tak. Świetnie. Dobra, słuchajcie, po pierwsze, bardzo proste pytanie na rozkręcenie się. Po pierwsze, kim jesteś? Jak masz na imię? Wpisujemy szybciutko. Kim jesteś? Jak masz na imię? Takie na rozkręcenie się, na poruszenie, żeby było już wiadomo, że wiemy, że uczestniczymy w tym naszym quizie. Także jedziemy z koksem. Jak masz na imię? Kim jesteś? Jak zobaczę pierwsze imiona, jak się będą pojawiać, to polecimy z drugim pytaniem. Także szybciutko. Szybciutko, szybciutko, tak chętnie. Witaj, witaj, witajcie. Chcemy, jesteśmy z tobą, super. Kasia, jest Kasia, Kasia Andrzejewska, super. Kasia to chyba już wcześniej też odpowiedziała tak szybko na jedno z pytań, jeśli dobrze pamiętam. Iwonka, jasne. Agata, brawo, słuchajcie, to było pierwsze. Drugie pytanie, już nieco trudniejsze, składa się z trzech pytań. Co robisz? Jaki jest twój zawód? Lub jaka jest twoja praca? Czyli co robisz, jaki jest twój zawód lub jaka jest twoja praca? Ok? Czyli teraz dzisiaj skupiamy się na tym, nie co robisz, tylko po prostu, jaki jest twój dar, tylko po prostu co robisz, jaki jest twój zawód, jaka jest ewentualnie twoja praca, bo nie wszyscy pracują w swoim zawodzie. Dzisiaj chyba zresztą większość osób nie pracuje w swoim zawodzie. Czyli dziękujemy Krysia, Magnia, Gosia pielęgniarka, brawo, mamy Gosię, numer jeden, tutaj się pokazała jako pierwsza, księgowa, Monika, Urszula, doradca klienta, wspaniale, wspaniale. Czyli my mieliśmy pierwsze dwa pytania, zdaliście egzamin na piątkę. Trzecie pytanie. Jeszcze trudniejsze. Dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Czyli dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Gram i uczę, Dorota z Anglii. Dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Technik wykonuje kokon odzieżowy, bankowiec, kosmetyczka. Dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Opieką starszych osób. Dla siebie. Brawo, inżynier. Ilona.
Dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Tutaj bardziej nam chodzi, wspaniale, że robicie to dla siebie, ale bardziej nam tutaj chodzi o odpowiedź, opiekujesz się z rodzicami, praca biurowa. Ale dla kogo to robisz? Firma handlowa, usługowa, doradca turystyczny. Moja rodzina, Adaś, mąż i dzieci, Kuba i Martyna. Brawo. Kucharka nie pracuje w zawodzie. Osób starszych i chorych. O, już mniej więcej tutaj wchodzimy w temat, tak? Czyli dla kogo to robisz? Dla jakich ludzi? Dla dzieci i dla siebie. Brawo. Dla jakich ludzi? Dla dzieci i dla siebie. Okej, to było czwarte pytanie. Przepraszam, teraz mamy czwarte pytanie. Czwarte pytanie. Co ci ludzie chcą lub czego potrzebują? Co ci ludzie chcą lub czego potrzebują? Dla kasy? Co ci ludzie chcą lub czego potrzebują? Dla dzieciaków. Co ci ludzie chcą lub czego potrzebują? Dla ludzi, którzy potrzebujących, dla potrzebujących, chorych, magazyn. Co ci ludzie chcą? Czy czego potrzebują? Miłości. Miłości potrzebują. Mam nadzieję, że wszyscy potrzebują miłości. Jak będziemy się wszyscy kochać, będzie zupełnie inaczej. Niektórzy napiszą: utopia, Mariusz, nie możemy się wszyscy kochać. Musimy walczyć o przetrwanie. No, mam nadzieję, że dzięki tym live'ikom też, że uda nam się przekonać Was do tego, że wcale nie musimy walczyć o przetrwanie. Czują się wtedy bezpieczni. Super, słuchajcie. I piąte pytanie: jak zmieniasz ludzi dzięki temu, co wykonujesz? Jak zmieniasz ludzi dzięki temu, co wykonujesz? Jak zmieniasz ludzi dzięki temu, co wykonujesz? Dla niektórych te pytania mogą być bardzo trudne, ponieważ nigdy nie były zadawane. Może nie zastanawiałeś się nad takimi pytaniami wcześniej w swoim życiu i tak naprawdę myślisz: kurczę, jak tu do tego dojść? Ale mam nadzieję, że odpowiadasz chociaż sobie w głowie. Niekoniecznie musisz zapisywać to tutaj. Teraz podpowiem ci, dlaczego to jest takie ważne. Ponieważ pamiętasz, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że mniej więcej statystyki mówią, że 80% ludzi na świecie jest niezadowolona ze swojego życia. Jest niezadowolona z tego, co robi, co wykonuje, ma jakiś zawód, który przez przypadek im się przydarzył, wykonuje jakąś pracę, z której jest niezadowolona i chodzi od rana do wieczora po prostu smutna, zła, niezadowolona z życia. Ale jest 20% ludzi na świecie, która potrafi się cieszyć nawet z tego, co wykonuje, z tego, co wykonuje, czym się zajmuje. I dzisiaj mam dla Ciebie taką, mam nadzieję, fajną podpowiedź, w jaki sposób możesz zamienić swoją pracę, swój sposób życia i bycia poprzez te pięć pytań, jeśli je sobie dobrze zadasz, zmieniając ludzkie życie. Możesz naprawdę być zadowolony z tego, co wykonujesz. Bo na przykład, jeśli jesteś kierowcą autobusu, na przykład zadał ci ktoś pytanie: jaki wykonujesz zawód? Jestem kierowcą autobusu. W zasadzie jesteś kierowcą autobusu. A co ty na to, żeby na przykład odpowiedzieć w ten sposób: dbam o to, aby inni bezpiecznie dotarli do pracy. Jeśli ktoś na przykład zadałby ci pytanie: kim jesteś? Zamiast odpowiedzieć: jestem kierowcą autobusu. Wiesz, to po prostu. Tylko powiedziałbyś: dbam o to, aby inni bezpiecznie dotarli do pracy. Co ty na to? Następna rzecz. Jesteś na przykład nauczycielką w szkole. Ktoś się ciebie zapyta, jaki zawód wykonujesz? Jestem nauczycielką. A co ty na to, żeby na przykład powiedzieć: pomagam dzieciom poznawać świat? Albo pomagam dzieciom realizować ich marzenia? Albo pomagam dzieciom nauczyć się być w społeczeństwie? Zobacz, jak zupełnie inaczej to brzmi. Chodzi o to, że ty wtedy nabierasz do tego zupełnie innego podejścia, zupełnie innego spojrzenia. Ludzie wokół ciebie natychmiast zyskują dzięki temu, że wykonujesz to, co wykonujesz. Następna rzecz. Jaki masz zawód? Jestem sprzedawcą. A co ty na to, żeby powiedzieć: pomagam innym dokonać wyboru spośród rzeczy, które mamy w sklepie? Zupełnie inne podejście. Jaki zawód wykonujesz? Pomagam innym ludziom wybrać rzeczy, które mamy w sklepie, żeby spełnić ich potrzeby. Następna rzecz. Pracuję w MLM-ie. Bardzo dużo osób nas ogląda, które wykonuje jakieś rzeczy w MLM-ie. I często na przykład pada takie pytanie: czym się zajmujesz? A jestem z taką firmą w MLM-ie. A co ty na to, na przykład, żeby odpowiedzieć: pomagam ludziom realizować ich cele dzięki innym rozwiązaniom. Pomagam ludziom realizować ich cele dzięki innym rozwiązaniom. I wtedy dopiero ktoś zada ci pytanie: kurczę, to co ty takiego robisz? A nie na zasadzie: wiesz, pracuję w MLM-ie, a to znowu pracuję w MLM-ie. Do czego pragnę cię zachęcić: bądź zmianą, nie wykonawcą pracy. Bądź zmianą dla innych ludzi.
Zmieniaj życie innych ludzi poprzez swoje nastawienie, poprzez swoje podejście do tego, co wykonujesz. I ostatnią rzecz, którą pragnę tutaj do tego dołożyć, to co wpisałem w tekście na początku. Spraw, aby życie innych stawało się lepsze dzięki temu, że cię poznali. Jeśli jesteś w stanie sprawić, aby życie innych stawało się lepsze poprzez to, że się z tobą spotkali, w jakikolwiek sposób zechcesz. Niekoniecznie wszyscy potrzebują zmiany zdrowia, niekoniecznie wszyscy potrzebują zmiany odżywiania, niekoniecznie wszyscy potrzebują tego, co oferujesz, ale spraw, żeby ludzie chcieli wiedzieć to, co oferujesz. O, brawo, pomagam realizować projektantom wnętrz i architektom ich wizję. Brawo, Dorota. Zobacz, zupełnie inaczej to brzmi. To jest wartość, którą wnosisz dla społeczeństwa, to jest wartość dla innych ludzi, którą możesz dać. I możesz być naprawdę zadowolony z tego, co wykonujesz. Mam nadzieję, że takie króciutkie live'y w niedzielę zainspirują cię do tego, żeby zmienić swoje życie, żeby zainspirować siebie i innych. Zmieniajmy swoje życia, bądźmy lepszą wersją siebie. Lepszą wersją siebie. Stawajmy się coraz lepszą wersją siebie. To tyle na tą chwilkę. Życzę wam cudownej niedzieli. Mam nadzieję, że będzie cieplejsza dzięki temu, że żeśmy się dzisiaj tutaj spotkali i dzielcie się tym ze wszystkimi. Dzisiaj o 19 widzimy się i porozmawiamy o naszych jelitach. Trzymajcie się. O, słuchajcie, bardzo ważne, spóźniłam się, dzień dobry. Jeśli się spóźniacie, jeśli chcecie oglądać live'ik, to wtedy trzeba go obejrzeć od początku na ściance, bo on chyba się wtedy odtwarza od początku. Jak odświeżysz ściankę, to wtedy się pojawi ten live'ik i możesz go oglądać od początku. Jeśli widzisz nas na YouTubie, bardzo się cieszę, że też tutaj do nas zaglądasz i wybacz, że czasami nie mamy dobrego dźwięku. Dzisiaj mam słuchawki, żeby wiatr nam nie przeszkadzał. To tyle na tą chwilkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!